Nee, 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 nee. Witajcie kochani bardzo serdecznie na półmetku pierwszego sezonu serialu The Acolyte. Tak już się złożyło, że mamy 50% za sobą, czwarty odcinek za nami, tak więc oczywiście jak co tydzień przybywam do Was ze swoimi wrażeniami i przemyśleniami. I na samym początku oczywiście dwie kwestie techniczne. Jedna standardowa, recenzja jest w pełni spoilerowa, żeby tutaj nikt w pewien sposób się nie przejechał. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to przerwijcie oglądanie, idźcie, obejrzyjcie i wróćcie. A z drugiej strony dzisiejszy materiał będzie nieco inaczej ułożony względem dwóch poprzednich recenzji. Tak więc od razu informuję, jeżeli chcecie przejść tylko i wyłącznie do takiego krótkiego podsumowania, no to na YouTubie możecie sobie przeskoczyć oczywiście za pomocą spisu treści do podsumowania. A jeżeli nie, no to już nie przedłużam i przejdźmy do dzisiejszego omówienia czwartego odcinku serialu The Acolyte. I pierwsza część to jest część bardziej skupiona dookoła lore świata Gwiezdnych Wojen, całego uniwersum, czy też tego, co właściwie ten serial stara nam się pokazać z perspektywy nerda slash fana Gwiezdnych Wojen, bo pod tym względem jest moim zdaniem naprawdę całkiem solidnie, ponieważ dzisiaj na główny plan, na pierwszy plan wychodzą nam przede wszystkim Jedi. I zacznijmy oczywiście od Kelnaki, który w pewien sposób już spotkał się z krytyką, podobną jak to było z mistrzynią Indarą, która ginie na samym początku serialu i wielu fanów uważało, że nie zostało nam tutaj nic za bardzo pokazane. Kelnaka już w ten sposób też był komentowany i moje podejście jest dosyć podobne, biorąc pod uwagę, że ten serial w dużej części opiera się na wspomnieniach, retrospekcjach, nie przeszkadza mi to tak bardzo. Szczególnie biorąc pod uwagę, że wiemy z materiałów dodatkowych, jak i również ogólnie z tego, jak idzie serial, że w którymś z następnych odcinków, o tym będę mówił później, Kelnaka jak najbardziej będzie nam pokazywał nieco więcej swoich hehe pazurów i miecza świetlnego w akcji. Z drugiej strony natomiast bardzo w tym odcinku podobało mi się ukazanie wariactwa Kelnaki, pewnego rodzaju jego, nie wiem, czy to nazwać traumy, czy to jego poprzednich przeżyć, bo bardzo mi się podoba, jak reżysersko na początku mamy ukazane te wszystkie znaki związane z wiedźmami, które poznaliśmy w poprzednim odcinku, które są wyryte w każdym możliwym miejscu, że Kelnaka w pewien sposób nie jest tutaj jakimś mistrzem Jedi, który opanował pewien spokój, zen, skupienie i tak dalej, tylko jest kimś, kto cały czas w pewien sposób walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami. Z drugiej natomiast strony mamy coś, co nie tyle umknęło, co nie sądziłem, że dosłownie dostaniemy. Spotkanie małej rady na Coruscant, w skład której wchodzi Sol, mistrzyni Invernestra oraz Ki-Adi-Mundi, o którym za chwilę, tak, to jest Ki-Adi-Mundi, napisy mówią o tym jasno i wyraźnie, ale bardziej chodzi mi o to, że ta scena jest tym, co wszyscy fani, wydaje mi się, Sithów, albo wszyscy fani upadku rycerzy Jedi będą bardzo lubić. Mianowicie etap pokazanie pewnego rodzaju rozbicia zakonu Jedi i ich upadku, czy też ich dążenia w stronę prequeli. Bo po pierwsze mamy sytuację, gdzie niektóre pierdoły nie trafiają w ogóle do Rady Najwyższej, jeżeli tak to można nazwać, czy tej Głównej Rady Jedi. I one są załatwiane, powiedzmy, przez pomniejszą radę. I tutaj przede wszystkim pojawia się argument związany z polityką. To jest to, co już pozostawaliśmy w poprzednich odcinkach na otwarciu, że jeżeli to się trafi na zewnątrz, to nasi rywale, antysympatycy i tak dalej będą mieli amunicję przeciwko nam, o czym mówi Vernestra. I z jednej strony, jasne, teoretycznie mamy tutaj pokazane, że Sol, czemu mi tego nie powiedziałeś? Kurde, tutaj wiesz, dobro i tak dalej. Ale z drugiej strony widać tą politykę, czuć tą politykę i czuć w pewien sposób nie wiem, powiedziałbym pewnego rodzaju korozję, erozję całego tego systemu i absolutne niszczenie, czy też rozsypywanie się tego obrazu rycerzy Jedi, którzy nawet jeżeli mają jakieś problemy, to są powiedzmy bezproblemowo rozwiązywane, czy powiedzmy są jacyś tacy najlepsi. Nie, to jest po prostu jakaś grupka, która ma cechy charakterystyczne, takie jak używanie mocy, ale która również bawi się w całą tą politykę i to jest naprawdę w porządku. Jakby tutaj rzeczywiście mamy podbudowę tych rycerzy Jedi. To się oczywiście łączy naszym z mistrzem Solem, który systematycznie w czasie tego odcinka, szczególnie pod koniec, wyczuwa, że coś tu już nie bangla, że coś jest nie halo i oczywiście padają słynne słowa, że jak to się wszystko skończy, to ja ci to wszystko wyjaśnię. Więc pod tym względem jest to naprawdę jakby najbardziej, jak najbardziej na plus. Z drugiej strony mamy oczywiście Ki-Adi-Mundiego, który jest kontrowersyjny, ale nie do końca, ponieważ do tej pory w nowym kanonie nie było powiedziane, ile Ceranie, czyli jego rasa, żyje. Mieliśmy tylko i wyłącznie informacje dotyczące ze starego kanonu, że oni powiedzmy dożywali do mniej więcej 65-70 roku życia, tak twierdzi Wikipedia. I
nie ma w tym nic dziwnego, znaczy nie ma w tym nic złego na zasadzie takiej, że pierwszy raz mamy wrzucone potwierdzenie, ile oni mają mniej więcej lat i Ki-Adi-Mundi może w nowym kanonie się pojawić. Mi szczerze mówiąc za bardzo to nie pasuje, mógł być to jakikolwiek inny Ceranin albo jakakolwiek inna rasa i jakby dodanie, bardziej mi przeszkadza w całości tego wszystkiego, że kolejna rasa po rasie Vernestry, po rasie Depy Bilaby, jeżeli dobrze pamiętam, jest w pewien sposób wydłużona, że kolejna rasa w związku z The High Republic albo produktami podobnymi do The High Republic, związanymi z The High Republic, zostaje wydłużona. Więc to jest jedyna kwestia, nie ma to jakiegoś niszczenia kanonu, innych tego typu rzeczy, po prostu do tej pory to nie było powiedziane, więc do tej pory wielu fanów zakładało, że jest tak jak w legendach, ale teraz mamy oficjalne źródło, które to pokazuje. Zostając jeszcze w pewien sposób przy rycerzach Jedi, tak naprawdę mamy tutaj w tym wątku podczas tego odcinka takie standardowe rozwiązania, gdzie Osha z jednej strony na początku nie chce, powiedzmy, współpracować z Jediami, chce iść swoją drogę, bo w pewien sposób boi się tego, co się stanie. I mamy tutaj to pokazane przez rozmowę z Jackie, czy też Yordem, gdzie mamy, powiedzmy, takie filozoficzne teksty związane z rycerzami Jedi, że kształtuje nas to, co, powiedzmy, przeżyliśmy, czy też ewentualnie boimy się nie konfrontacji z kimś innym, tylko z samym sobą. I to jest okej, to jest jakby najbardziej w porządku, to się wpisuje w ten charakter tego odcinka, co mieliśmy dostać, czyli dwie bohaterki, bo z jednej strony Osha, z drugiej Meja, one idą do jakiegoś celu, idą do jakiegoś obiektywu i przechodzą w pewien sposób jakąś przemianę. Więc pod tym względem, moim zdaniem, rycerze Jedi tutaj wypadają jak najbardziej w porządku. Bawi mnie oczywiście fakt tego, że grupka rycerzy Jedi, która dołącza do naszej głównej ekipy, jest całkowitymi no-name'ami, więc możemy doskonale przewidzieć, co się stanie po drugiej stronie. Nie po drugiej stronie, tylko w następnym odcinku. Natomiast przechodząc do drugiej strony, czyli Sithowie, czy tam Zwole, jak zwał, tak zwał, mamy tutaj wątek, który trochę przewidziałem, trochę zakładałem, mianowicie Meja łamie się ze swoimi postanowieniami i ostatecznie w czasie tej swojej drogi dochodzi do wniosku, że cała ta misja dla Sitha, że to powiedzmy dla mojego mistrza, nie ma za bardzo sensu, prawdopodobnie skończy się tym, że będę martwa, więc w pewien sposób uciekam, próbuję poddać się Kelnace, bo pamiętajmy, że ona nie wie o tym, że Soli ekipa podąża jej śladami. Więc mamy ją próbującą w pewien sposób powrócić do Jedi i uratować i sprzedać swoje informacje, co możemy łatwo się domyślić, nigdzie się nie nadajesz. Ale tutaj oczywiście wchodzi cały aspekt finałowy, bo odcinek jak odcinek sobie idzie do przodu i podąża tymi ścieżkami, które są zaznaczone, ale na końcu samym pokazuje nam się, zostaje nam zaprezentowany oczywiście Szczerbatek. Szczerbatek, czyli nazwijmy go Sith, który, ja nie wymyśliłem tej ksywy, ale bardzo mi się podoba, biorąc pod uwagę, tak jak niektórzy nazywają go Kylo Uśmieszek i tak dalej, ale Szczerbatek. I prezentacja Szczerbatka pod względem wprowadzenia go na pole bitwy, jeśli tak to mogę nazwać, bardzo mi się podoba. Cała jego atmosfera creepy, podążająca za nim w jakiś sposób, ukazanie go, gdzie on zlatuje powolutku na ziemię, po czym idzie i mamy przerażonych Jedi albo skonsternowanych co najmniej Jedi, Osze, która naprawdę robi w gacie przed tym, co się dzieje, to jest bardzo dobre wprowadzenie do naszego Sitha. Moim zdaniem to się bardzo, bardzo podoba. No ale oczywiście tutaj zaczynają się dyskusje, kim jest tak właściwie nasz Sith, ponieważ przez całą drogę Mei towarzyszy jej Kimir, czyli ten, powiedzmy, nasz cwaniaczek, łowca nagród, przemytnik, kombinator, ten śliski typek. No i oczywiście wydaje mi się, że każdy z nas, albo jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas zakłada, albo przynajmniej pojawił się nam w głowie pomysł, że to Kimir jest tym Sithem. No bo biorąc pod uwagę jego cały czas gadanie, używanie fragmentów z dewiz, czy powiedzmy filozofii Sithowej, jego, powiedzmy, ciągłe powtarzanie o mistrzu, albo ciągłe pilnowanie Mei, żeby ona szła tą swoją drogą i jakby ułożenie tego wszystkiego w czasie i przestrzeni, szczególnie w końcówce tego odcinka, sprawia, że on rzeczywiście może być tym Sithem. I to jest prawdopodobne i nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Znaczy się, zakładam, że jest takie prawdopodobieństwo jak najbardziej, ale to nie za bardzo do mnie przekonuje. To już jest takie moje nerdowskie gadanie. To nie jest tak, że to się stanie albo nie stanie, bo nie wiem tego.
ale zakładam raczej, że jest to trochę zbyt proste. Znaczy, jeżeli rzeczywiście to będzie całe rozwiązanie, że tak naprawdę o, Kimir jest tym złolem i cały czas tam pilnuje tej naszej Mei i na przykład na koniec dostaniemy akcję związaną z taką, że to on Osze bardziej przygarnie, bo Osza w tym odcinku też zaczyna odczuwać coraz bardziej moc, czy powiedzmy wraca do niej moc. To jest trochę zbyt proste, więc cały czas liczę na to, że to się zmieni, szczególnie, że naprawdę podobałby mi się wątek związany z tym, że Kimir jest tak bardzo ślepy, zapatrzony w tego mistrza ze strachu, ale też z przekonania, bo widział, do czego on jest zdolny. On widzi na przykład, jak ci Sithowie tam gdzieś za kulisami na 10. planie manipulują tym wszystkim i on po prostu jest całkowicie oddany tej idei. Nawet nie osobą, tylko idei związanej z Sithami. Więc tutaj naprawdę, naprawdę mocno za to trzymam kciuki, żeby to właśnie nam się pojawiło. Więc generalnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o ten aspekt taki lorowo świata Gwiezdnych Wojen, jak i również tworzenia, czy przeprowadzenia nam to w jakiś sposób tej fabuły, jest moim zdaniem na plus z tego względu, że gęstnieje nam atmosfera. Że ta zagadka w jakiś sposób nam teoretycznie idzie tak, jak mogliśmy to przewidzieć, czyli na przykład to, że Kelnaka ginie w tym momencie, nie jest dla mnie specjalnie zaskakujące, ale rzeczywiście robi się gęsto, robi się duszno, robi się w pewien sposób niepokojąco i okej, w którą stronę to pójdzie. Jakby rzeczywiście wszelkiego rodzaju wady, o których za chwilę będę mówił dosyć sporo, może nie tyle znikają, co na chwilę zapominam o nich ze względu właśnie na tą niespodziankę, na te wszystkie wyjaśnienie, które jest bardzo proste. Mianowicie kto przeżyje, co zginie, znaczy inaczej, nie, może nie tyle jest proste, ale prowadzi nas do jednego zasadniczego wątku. Co się właściwie stanie dalej, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wszyscy obecni na ekranie bez problemu mogliby zginąć dla całego świata Gwiezdnych Wojen. Więc pod tym względem ten odcinek bawi mnie jako fana, który łączy w pewien sposób tą zagadkę z jakąś tam rozbudową czy pokazywaniem świata Gwiezdnych Wojen. Ale oczywiście nie ma żadnego zaskoczenia, że teraz będzie jedno wielkie ale z mojej strony, bo starałem się tą recenzję podzielić na te dwa główne kawałki. Nie będzie więcej niż dwa kawałki, ale te dwa są takie dla mnie najważniejsze. Bo z jednej strony jest, tak jak mówię, ta zagadka, ta niespodzianka, ta rzecz, która w pewien sposób mnie trzyma, która jest doprawiona tym światem Gwiezdnych Wojen i tymi aspektami świata Gwiezdnych Wojen, na które czekałem i które mi się podobają. Z drugiej jednak strony mamy tak naprawdę prawie całą resztę, czyli wykonanie techniczne, serialowe. Dlaczego mówię w cudzysłowie, czy dlaczego pokazuję w cudzysłowie? O tym za chwilę, ponieważ mam wrażenie, że ta historia, którą rozumiem, której założenia rozumiem i które widzę, bardzo często, jak nie cały czas, wywala się na własnych nogach. Potyka się tak właściwie o własne nogi i mam poczucie, że coś tu było masakrycznie niedograne. Najlepszym tego przykładem w pewien sposób, czy najlepszym powiedzmy ukazaniem tego są dialogi, które o ile w pierwszej połowie odcinka jeszcze jako tako dają radę, jeszcze czasami nawet są nieobecne, bo nie muszą być obecne, typu, tak jak wspominałem, pokazanie szaleństwa w jakiś sposób Kelnaki bez żadnych słów, o tyle w drugiej połowie to już jest... To już jest niestety nawet niełopatologiczne, tylko to jest po prostu słabo zrealizowane, słabo napisane, słabo przekazane. Bo to wszystko, co my widzimy w tym odcinku, jest w jakiś sposób oczywiste. Znaczy, te elementy, te układanki, które tutaj widzimy, te elementy składowe całego serialu są dosyć oczywiste do zauważenia. Na przykład to, że ten odcinek nie jest napakowany akcją, jest zrozumiałe dla mnie z tego względu, że mamy dwie drużyny, które zmierzają do swojego MacGuffina. Mają one swój sposób, żeby się tam dostać. Z jednej strony złole gdzieś tam powiedzmy podróżują i starają się znaleźć lokalizację, z drugiej strony dobrzy mają Bazyla, który niucha i generalnie idzie. I to jest odcinek, który powinien w teorii zakładać nam, że nasze dwie bohaterki, czyli Mea i Osza, zaczynają albo wątpić w przypadku Mei, albo z perspektywy Oszy też może trochę wątpić, też w pewien sposób rozmawiać z Jediami. I tutaj teoretycznie na papierze powinniśmy mieć pokazane właśnie dialogi, które miałyby nam to wszystko powiedzmy zaprezentować, te niuanse zmiany Jedi, zmiany Mei itd., itd. Na papierze to jest, tylko to jest wykonane bardzo prostacko momentami, bardzo prosto, ale też bardzo nieserialowo. I teraz chciałem przejść do takiej kwestii, która
pojawiła mi się w mojej głowie po tym weekendzie pyrkonowym, gdzie ze swoim znajomym Streetem, to nie jest tylko od niego, pozdrawiam serdecznie, ale od niego, z jego ust, to powiedzmy usłyszałem i to gdzieś tam powiedzmy krąży w niektórych częściach internetu, że te problemy, to odczucie, które mamy względem tego serialu, które ja mam względem tego serialu, nie wynika z tego bowiem, że oglądam serial 8-odcinkowy, tylko film podzielony na 8 odcinków. I ten odcinek dzisiejszy bardzo mocno przekonuje mnie do tej tezy, bo cała ta droga, całe to przekonywanie, gdyby było na 30-40 minut, gdzie nasi bohaterowie spotykają po drodze jakieś małe rzeczy, tak jak na przykład mamy tą scenę z robaczkami i scena z robaczkami jest, powoduje nam, że Jackie rozmawia z Oszą, to jest właśnie ten taki aspekt serialowy, gdzie mamy rozwój naszych bohaterów, albo pokazanie naszych bohaterów i ich perspektywy na różne rzeczy. I gdyby to było te 30-40 minut takie stricte serialowe, to by zadziałało. To mniej więcej jest tak, jak na przykład mieliśmy w Andorze czy w jakichś innych serialach, że dany odcinek bardzo mocno skupia nam się na danym aspekcie bohatera, gdzie w danym odcinku ktoś tam przechodzi jakąś przemianę, jest to mocno pokazywane, po czym idziemy dalej i przyjmujemy to, akceptujemy. Natomiast w przypadku Akolity, ja wam powiem szczerze, że ja się już trochę gubię na zasadzie takiej, że nie pamiętam tego, co działo się tydzień, dwa tygodnie temu. Nie dlatego, że to było tak skomplikowane, tylko że zostało w ten sposób rozłożone. To ja naprawdę dzisiaj się trochę czułem, jakbym oglądał tak powiedzmy połówkę czy końcówkę drugiego aktu albo środek drugiego aktu filmu dwugodzinnego. I to sprawia, że nie działa to w jakiś sposób i jestem trochę przekonany, że tak jak właśnie mój kumpel Steve mówił, że gdybyśmy obejrzeli to całościowo, gdybyśmy to obejrzeli naraz, to mogłoby prawdopodobnie inaczej zadziałać, bo ja na przykład wykrzaczam się na tym odcinku na przemianie May. Jakby teoretycznie na papierze ja rozumiem, o co chodzi, że ona zaczyna kumać, że halo, zaraz, ta układanka od Sita za bardzo nie ma sensu i mamy bohaterkę, która zaczyna myśleć na własnych zasadach, która nie daje się opętać tak bardzo żądzy, zemsty itd., itd. i która nie poddaje się swoim emocjom i na papierze jest to jak najbardziej akceptowalne, w porządku i tak dalej, ale w serialowo nie działa, po prostu jest to rzucone, biorąc jeszcze pod uwagę, tak jak wspominałem i wiele osób to zauważa, te dialogi, które no nie są, są co najwyżej średnie, one nie są dobrze napisane, one czuć na kilometr momentami tą ekspozycję albo na zasadzie teraz w tym momencie musimy pokazać wam jak, nie wiem, bo nasz bohater jest taki, siaki i uwagi. I na przykład bardzo mocno to widać przy Yordzie, jak jest ta rozmowa Oszy z Yordem, gdzie Yord tak naprawdę okazuje się być Jediem. Jakby jest służbistą, jest troszeczkę dupkowaty, wyniosły, jasne, ale jakieś powiedzmy pozytywy za tym wszystkim stoją. On to robi z dobrej woli, tylko no po prostu taki jest. I za to, co ten aktor stara się zrobić z tą postacią, ja jestem wdzięczny, bo dla mnie mimo wszystko jest to okej. Ale nie może on zmienić dialogów, które są łopatologiczne, są czasami bijące po twarzy i tak dalej. Więc jakby dwie główne rzeczy, które niestety biją z tego odcinka, to fakt tego, że z jednej strony historia wywala się na własnych nogach i jest trochę rozciągnięta z filmu na serial, albo raczej film został rozciągnięty na 3-4 godziny zamiast na 2 godziny, przez co nie wybrzmiewa to tak nam dobrze. Jakby naprawdę mam jakieś poczucie, mam jakieś takie wrażenie, że znów oglądam coś, co z jakiegoś niewyjaśnionego do mnie do końca powodu, nieco inaczej, ale podobnie jak Kenobi, Boba Fett, czy niektóre aspekty Mando, po prostu nie działają. Z jakiegoś powodu są niedopracowane i nie rozumiem, dlaczego to się dzieje. Po prostu, więc jakby te główne moje zarzuty do dzisiejszego odcinka to są te aspekty techniczne. Wiem, że strasznie gadam dookoła jakby i strasznie mało konkretnie, przepraszam was bardzo, bardzo serdecznie za to, ale ciężko jest mi powiedzmy to ubrać w słowa. Może po obejrzeniu całego sezonu już będę bardziej skumał, ale fakt tego, że rzeczywiście mam trochę cały czas to poczucie, że oglądam film podzielony na serial, coraz bardziej bije mi po oczach i coraz bardziej wydaje mi się być przynajmniej częściową odpowiedzią, dlaczego technicznie to tutaj nie gra. I jeszcze zostając przy tematach technicznych, z jednej strony podoba mi się muzyka, raczej niewielka ilość tej muzyki, ale rzeczywiście wtedy, kiedy ma być creepy, jest creepy, więc okej. Poza tym jednak żaden motyw jakoś specjalnie nie zapada w pamięć. Z drugiej strony mam znów mieszane uczucia względem lokacji, bo z jednej strony mamy te duże, ładne ujęcia tej planety, która rzeczywiście wydaje nam się dziwna. Mamy miejsce bezpieczne, gdzie Jedi lądują, gdzie mamy las, który jest dziki i tak dalej. I to jest w porządku, to mi się nawet podoba, ale w momencie, kiedy wchodzimy w ten las,
to bardzo mam wrażenie uczucie nie tyle duszności, co tej sztuczności. Jakby autentycznie czuję, że ci bohaterowie wchodzą na plan zdjęciowy, na halę jakąś, wiecie, na środku Los Angeles czy w Hollywood, która została zabudowana jako dżungla. Jakby nie do końca moim zdaniem robota reżyserska dała radę, czy też montażowa, żeby pokazać nam z jednej strony tą ciasnotę, tą duchotę tej dżungli, z drugiej strony o wiele lepiej by ten dualizm tego odcinka, gdzie jest jedna ekipa i druga ekipa, działało o wiele lepiej, gdyby ten montaż był bardziej, może nie tyle dynamiczny, co ukazujący nam te dwie strony. Więc podsumowując tą część, niestety serial Gwiezdnowojennie daje radę, ale niestety technicznie z jakichś jeszcze niezrozumiałych dla mnie powodów, i naprawdę jestem zaintrygowany i zachęcony, żeby to zrobić. I na przykład swoją drogą, by the way, chcę zanalizować temat budżetów seriali Gwiezdnowojennych, bo oczywiście pojawia nam się budżet, że serial wygląda beznadziejnie, mimo że kosztuje 180. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę mam wrażenie, jest 3-4 godzinnym filmem, to nie jest aż tak dużo, ale postaram się o tym nagrać osobny materiał. Wracając do meritum. Technicznie niestety ten serial się rozłazi. Jakby można przymknąć wiele rzeczy na wiele, można przymknąć oko na wiele, wiele rzeczy, ale no niestety to cały czas kuje, to cały czas co najmniej moim zdaniem jest taką kulą u nogi, która ciągnie się za tym serialem. I dla niektórych z Was, jestem święcie przekonany i to internet bardzo mocno pokazuje, to jest główny problem tego serialu, który sprawia, że jest on prawie nie do oglądania. Dla mnie jeszcze przynajmniej ta część dotycząca Gwiezdnych Wojen w jakiś sposób wyciąga w górę, ale nie, już kończę ten segment, bo zdecydowanie zbyt długo gadam. Technicznie, niestety, naprawdę jest co najwyżej średnio. No dobrze, ale teraz zanim przejdziemy do podsumowania, które już trochę przedstawiłem przed chwilą, przepraszam Was bardzo serdecznie, mówię, dzisiejszy odcinek dosyć mocno siedzi w tej mojej głowie. Co dalej? No bo jesteśmy w połowie sezonu i tak jak mówiłem wcześniej, ta zagadka, ta niepewność cały czas gdzieś tam, powiedzmy, jest. Bo następne, może nie tyle następne dwa odcinki, co dwa odcinki z czterech, które nas czekają, możemy raczej przewidzieć. Następny, piąty, na 90% możemy być pewni, że dostaniemy tą wielką sieczkę z naszym Sithem, gdzie większość rycerzy tutaj zginie, zobaczymy jak wielu. Jak i również zakładam, to jest moja teoria, że dostaniemy Vernestrę z biczem świetnym, ponieważ to pasuje do tego materiału, który dostaliśmy w promocji, w tym teaserze, gdzie ona wyciąga ten miecz i to otoczenie przypomina to miejsce Kelnaki, powiedzmy. Dostaniemy jeden odcinek, zakładam, albo szósty, albo siódmy, który będzie retrospekcją pokazującą, co tak naprawdę stało się na tym Brendoku 16 lat temu. No i zostają nam dwa odcinki. I to jest, powiem Wam szczerze, coś, co mnie intryguje. To jest coś, co w pewien sposób działa, bo jak to zostanie pokazane? Czy cały serial zmierza nam do tego, że Mea zajmie miejsce Oszy i na odwrót i na końcu Sith będzie kazał im walczyć między sobą, żeby zobaczyć, która jest bardziej godną uczennicą? Jak wielu rycerzy Jedi zginie i w jaki sposób to zostanie zachowane, że na przykład, no bo na przykład taki Ki-Adi-Mundi, jasne, w samym serialu nie padają jeszcze Sithowie, ale w jakiś sposób musi być no, utuszowany, zatuszowany fakt tego, że prawdopodobnie kilku czy nawet więcej rycerzy Jedi z tym wszystkim działa. Tak więc generalnie rzecz ujmując, a jestem zaintrygowany, trochę przykry mimo wszystko, że to jest ten główny napęd całego serialu, że tak naprawdę w momencie, kiedy ta zagadka zniknie, no to już serial nie będzie tak ciągnął, ale jestem ciekaw. Jakby jestem ciekaw i jestem przekonany, że Mea z Oszą zamienią się miejscami. Że Osza, coraz bardziej czując tą moc, coraz bardziej czując tą potęgę Sitha, w pewien sposób przejdzie. Albo dostaniemy już całkowity happy ending polegający na tym, że dwie siostry połączą moc, żeby pójść do przodu. Więc to są moje takie przewidywania. Za tydzień prawdopodobnie na parzanka, za 2-3 tygodnie retrospekcję, no a potem oczywiście wielki finał. Jeszcze bierzmy pod uwagę, że gdzieś tam w materiałach promocyjnych było latanie w kosmosie między asteroidami, więc to też musi być jak najbardziej obecne. Więc cóż, mimo wad, mimo wszystkich uwag, czekam na następne odcinki. Tak więc, moi drodzy, podsumowanie, które już trochę w sumie w pełnej recenzji zrobiłem, no ale postaram się teraz bardziej sensownie krótko. Z fabularnego punktu widzenia i z punktu widzenia nerda, który siedzi w świecie Gwiezdnych Wojen, jestem zaintrygowany. Rzeczy, które są mi pokazywane, rzeczywiście spełniają moje oczekiwania pod kątem przejściówki tak zwanej między The High Republic a prequelami, jeżeli chodzi o Jedi, jak i również cała ta tajemnica, która jednocześnie jest błogosławieństwem tego serialu, bo to przyszło mi do głowy, gdyby ten serial był proceduralem, tak jak na przykład
przykład Mandalorianin, to niżej bym go oceniał, ale cała ta zagadka, która jeszcze jest nierozwiązana, trzyma mnie mocno i cały aspekt i na razie udana kwestia tego, że nie wiemy do końca, kto jest Sithem, dlaczego, jak i tak dalej, to mnie trzyma na plus, więc pod tym względem odcinek jest w porządku, ale niestety technicznie mamy utrwalanie nas w przekonaniu, że to co najwyżej będzie średnie. Że są tu rzeczy, na które musimy, chcemy, nie chcemy, ale możemy, nie musimy przymykać oko, które nie działają za bardzo i po prostu cała ta rzecz wydaje się być niedopracowana. Że pomysł, zamysł jest jak najbardziej w porządku, ale finalnie dostajemy coś, co nie będzie co najwyżej średnie. Więc sam odcinek i na przykład wiele osób się oburza i tak dalej, że ten odcinek jest taki krótki. Mi to nie przeszkadza, bo na przykład jeden z moich ulubionych odcinków seriali Gwiezdnowojennych, czyli drugi odcinek Mandalorianina, też miał 20 parę minut i był bardzo dobry. W tym przypadku niedługość, powiedziałbym, jest problemem, tylko fakt tego, że jak to wszystko jest skonstruowane. I tak jak mówiłem wcześniej, moja teoria, że nie oglądamy serial, nie moja, tylko inna teoria, do której ja się przykłaniam, mówiąca o tym, że nie oglądamy serialu, tylko tak naprawdę długi film podzielony na 8 części, nabiera rumieńców. Więc generalnie rzecz ujmując, niestety jest średnio, bo z jednej strony nerdowskie moje serduszko cieszy się mimo wszystko tym, co dostajemy, a z drugiej strony niestety dostajemy kolejny serial Gwiezdnowojenny, który nie przechodzi tego mojego wewnętrznego testu w postaci, czy mogę go polecić komuś, kto nie siedzi w świecie Gwiezdnych Wojen. Tak więc jestem trochę rozerwany, bo z jednej strony jaram się, cieszę się i czekam na więcej, z drugiej jednak strony przykro mi, że znów dostajemy coś, co jest niedopracowane technicznie. Tak więc, moi drodzy, przepraszam, wiem, Jezus, strasznie była chaotyczna ta recenzja dzisiaj, ale no mówię, strasznie dużo rzeczy we mnie w związku z tym siedzi. Tak więc zapraszam Was oczywiście do komentarzy, żebyście mogli się podzielić swoją opinią albo stwierdzić, jak bardzo nie znam się na Gwiezdnych Wojnach czy na serialach. Wszelkie oczywiście komentarze z miłą chęcią zapraszam, bawcie się dobrze. I ja dzisiaj na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, kończę już tą, powiedzmy, paplaninę. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność. Jestem z mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!